Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap Mechanic, ze mną jest Diabeł. I dzisiaj testujemy maszyny. Tak. Let's go with this one. To jest mapa, na której budowaliśmy autobus. Dokładnie. Pewnie wiecie. Tam jest mapa od autobusu. Ty pierwszy? No ty pierwszy czy ja pierwszy? No ty pierwszy. Dobra. Typie. Typie pierwszy. Typie pierwszy. Old Track. Tak, na początek. O co chodzi z Old Trackiem? Jest bardzo ładny. No jest ładny, rzeczywiście, tylko o co chodzi? Właśnie o to chodzi. Kuzik. O to chodzi, że jest... Wygląda jak stary, to jest taki auto listonosza pata, takie... Listonosz pat, pat kąt, pat i kąt przyjacielu dla... Tak, pat, pat, ten szturcha pata, kot szturcha pata, tam przyjaciel od końca świata. O, patrz jak jeździ na dwóch koła. Ale co on taki skrzywiony? On opada na jedną stronę, widziałeś? O kurde, otworzyłem machę. Yamaha, Yamaso. Yamaha, pa, jedzie. Nieważne, którą stronę skręcasz, on zawsze będzie jeździł tak na jednym boku, widzisz to? No, a czemu mam z tyłu silniki takie ma? Silniki? Z tyłu silniki są, na pace leżą dwa silniki. Może on je przewozi tylko. Czwórka! Czwórka jest nitro. No, a trójka to za co odpowiada, przepraszam bardzo? Ale jeździ się nie wywala, skręca niby na dwóch kołach, ale się nie wywali. No nie. Ładnie skręca. Ładnie jedzie. Quality content. Co on tutaj ma za ośkę zrobioną? Ale jaja. On normalnie ma za ośka! Ale jaja. O, ale jaja. Otwiera bagażnik. Siu, bagażnikiem z tyłu musisz podejść. No fajny, podoba mi się. Mi się podobuje. Radio uczy, fuck. O, wysiada się górą, bardzo ładnie jedzie. Dobry. Chciałem zamknąć bagażnik. Wyłącz się radio. A, na trójce jest radio. To już wszystko jasne. Wow, musisz dwa przyciski wcisnąć, żeby się zamknęło. No i otworzyło. Tym bardziej, że to jest ciężarówka. Ale tak, nie, wisi na boku gdzieś, jakoś krzywo zbudowana. Coś tutaj nie gra do końca, nie? No, rzeczywiście tak wisi na boku troszeczkę. Ale bardzo ładny. Ciężona. No, chyba o, tak. Ale ciężko mam w życiu. Ale, no i taka się poparła się na bok, mówię, ojejku, ale się zmachałam. No. O, teraz u mnie prosto stoi, patrz. Jak już pojechałeś. Ciekawe. Popatrzę sobie na dół, co tu jest. W ogóle. Zwykłe amortyzatorki są wrzucone na dół. Po dwa na stronę. Co, tyle? Z tą ciężarówką jakże ładną? No, jak uważasz. Jedziemy dalej. Chyba, nie, że... Wiem, co zrobimy. Ja mam wyzwanie. Szybkie wyzwanie, Plagi! Tak się to nazywa. Zrób, żeby twoja ciężarówka poleciała. Dobra. It's not very hard, man. Tak myślisz? No. Ja myślę, że to właśnie może być very hard, man. Co będę potrzebował? To i to. Ja to zrobię tak, wiesz, konkret latanie, a nie takie, o, popierdółki. No ale co, kto szybciej, żeby poleciała? Kto szybciej? Żeby w ogóle poleciała. Niech równo leci, to już będzie coś. Nie będzie równo leciała. Nie? No, ale poleci. Poleci, ale wróci, czy nie? Nie. Aha, no i to jest jakiś pomysł. Dobrze. Pyk. Patrz, ja nie będę przebierał w środkach za bardzo. Nie przebiera się w środkach. No, bo środki to są biedne dzieci. Co? Mówisz, że się w środkach nie przebiera. Ale co ma nie przebieranie w środkach to biednych dzieci? Nie rozumiem. Do środki. Środki, że śmieszne. Ale śmieszne, ale zabawne. Kurde, mój plan nie wypalił, Piotrek. Tak? Dobra, zaraz to poprawię. Mój powinien wypalić totalnie. Guzikiem do przodu się będzie napierdzielać rakiety. I fikołki, i hardbasy. No, to jest totalnie mój plan. Pyk, pa. Tylko patrz, ja mam trochę inaczej skonstruowany. Patrz. No. Gotowa do startu. Co? Jaki wariat? Kurde, za mało rakiety. Chyba jednak nie gotowa, wiesz? Do startu. O, jaju. Dobra. Dobra. Myślę, że teraz powinna odlecieć, nie?
teraz nie odleci, to podkręcamy basy. Jest jeden problem z rakietami. No. Ale da się go łatwo rozwiązać. Jeśli 4 rakiety nie udźwigną, daj 8. Oho. Prawda? To jest dosyć proste rozwiązanie, ale zawsze daje radę. Nie, Piotruś? Tak, tak, tak. Tak właśnie. Dobra, to jest trochę za mocne. Wychodzi na to. Teraz? Ojej, nie to. Ej, no patrz, jak mało brakuje. Ży. Szyt. Shaker. Party maker. Dobra. Przez przypadek sobie wyłączyłem stary no. Jakiś guzik, ale trudno się. Nie. A po co komu guziki? W ogóle. Damy tu jeden silnik. Prawie że środkiem. Prawie. Ej, no moja maszyna już nabiera kształtów. O, pajak leci. Normalnie. Bardzo. Zarodzi, bo... Patrz! Kurde, nie wiem, chłopie, co? To normalnie prawie równo leci, pa. Halo! Witam! Oglądałeś Jurassic Parka? Nara, Wally do domu, kurna. O, jakżeś się opił, to do domu. Wally, kocham. O nie. Ja walę. Wiesz, że Wally to jest historia UFA, co się opił i nie może wrócić do domu? Totalnie się opił. Totalnie się ochłał jak świnia, no nie? I on mówi, o, muszę iść do domu. A ta postać, co go znalazła... Dobra, let's go! No. No i se poszedł, nie? Halo, poleciałeś gdzieś? Quality content! Poleciałeś gdzieś? W Bieszczady! Jeszcze dalej, a widzę właśnie, tu jesteś obok. Spoko, pa. Chyba coś nie działa, Piotr, jak zaplanowałem. Nie, myślę, że dużo rzeczy nie działa tutaj, jak można by było to zaplanować. Ale mogę dodać jeszcze następne 20 rakiet. No nie, to zawsze działa. Nie, no kurde. Pa. Pa jak leci, ja widzisz pamiętam, to? Pamiętasz, co ci mówiłem z rakietami? No. Mówiłem, z rakietami to jest taki problem. No. Że jak nie działa 4, to daj 8. Jak nie działa 8, daj 16. To się powiela. No, a moje już leci, moje już działa. To jest jeszcze może... się! Nigdy nie będziesz lepszy ode mnie! No, pa. Patrz. Fiu, elo. Elos compañeros, oj, lecę, normalnie leci, tak bardzo nisko, ale leci, nie? Wow. No chyba nie dasz sobie rady z tym wyzwaniem. Diabeł, kiedy twój samolot poleci? Znaczy ciężarówka. To jest old truck. Kiedy on poleci, ten old truck? Kiedy on leci? Leci on już? Zamknij ryj na chwilkę, bo mi tak koncentrujesz, nie mogę sobie klikać. Ale to robisz tak, że leciał, czy co? Dzień dobry, witam. Zobaczymy, ktoś się śmiał pierwszy. Cześć. Ja już się śmieję. Wow! Dobra, to chyba przechodzimy do następnej maszyny, co? Myślę, że wyzwanie zaliczone. Oba poleciały. Nie mówiliśmy na jak długo. Miały przelecieć kawałek, przeleciały. 8 minut nam zeszło z tym. Dobra, ja mam fajną maszynę. Odnośnie latania, to właśnie mam coś takiego. Nie wiem, czy to działa. Nie podpisuję się pod tym. Musisz sprawdzić. Nie wiem, gdzie się... O, tu się szczylo. O, bo jak fajnie. To strzałka do przodu, pa. W sensie. O! Ło, lecimy w Bieszczady! Ło, i skręca! Ło! O nie. Piotrek! Jedynkę kliknij! O. Teraz ty czwórkę kliknij. Czwórkę. Dwa wybierz, królu! O! One way ticket! One way ticket! O, ja to zasuwam teraz nawet. Nie dobrze lata. No. No, szału nie ma, nie? No tak średnio bym powiedział. No.
Ale jest dobrze, jest okej. Okay. No lata. Ale tu można siedzieć w ogóle w cztery osoby, nie? Chciałeś? Skurczybóstwo jest głośne. Elo, co tam? No hejka. No i gitara się ma. Jo. Co tam u ciebie, Piotr? A, sobie lecę, pa. WTC? Pa. Robię przewrót. Ale przewrót zrobiłem. A w sumie takie intuicyjne do prowadzenia. Nie ma mój się intuicyjnie popsuł, chyba, wiesz? Patrz, patrz Piotrek, odgrywamy scenkę. Widzisz to? To jest blok. Co? Nie trafi. Kurde, rozbiłeś się obok bloku. Słaby z ciebie ten pilot. Dobra, lecę. Lecę, bo chcę... Ale że to lata, to jest trochę jak latający szkielet, nie? No. Tak trochę, takie ma te... Sam bywa tak na świecie, że wjebisz się na plecki i nie możesz wstać. Lądujemy! Masz jakąś fajną maszynę jeszcze? No, mam nawet zajebiście dobrą. Lecę fajną do ciebie w takim razie sprawdzić tą maszynę. Kasować go? No, myślę, że tak. Look at this! Jako, że... Jest połowa listopada. No. Sezon na Coca-Colę już się zaczął. No. Wszędzie są autobusy z Coca-Colą. Autobusy jest... z Coca-Colą? No, no nie widzę, to totalnie tak jest. W świętach. Totalnie. To jest zawsze te reklamy. No to, jest taki pewien brodacz, co podobno prezenty daje. Brodacz jest spoko. Dawaj, brodaczo. Poka brodacza śmierdziela. Poka brodacza. O, jest brodacz śmierdziel. Let's go. Lecimy. A nie ma drugiego, muszę fotel zbudować. Czekaj. Pong. Momencik. Chodź tu, brodaty. Gdzie lecimy? Będę na tym, na pasie w Mikołaja. Bingo, patrz, gdzie jestem. Tam z tyłu są prezenty. Co jest? Lecisz? Tak. Jestem sprzączką Mikołaja. Jak to zasuwa? Ja terenifery wow, takie jakoś... Patrz, kurwa! Wow! Terenifery nieruchawe takie w ogóle, nie? W ogóle się nie ruszają, nic. Takie jakieś... Z lekka nieruchawe są. Tak, ale ja bym powiedział nawet, że one są takie dość... Wow, świąteczny odcinek! Leci Mikołaj! O, odcinek świąteczny! Wyjebie się na plecki! O! O! Da, give it to someone special. Special. Last Christmas. Na. Ten podkład z kobry teraz. O. To give it to someone, Stefiu. No. Easier. Ej, lecisz? Ej, słaby. Ej, co się dzieje? Czekaj, czemu? Czekaj. Czemu nie lecimy? Panie pilocie! Rudol się zesrał, poczekaj. Co? Rudol się zesrał? Ło, ale rozkminiasz sobie? Leci Mikołaj z prezentami, tam rzuca prezenty, nagle mu się renifer zesrał, nie? I wpada tam kominem taka kupa, taka do ognia, nie? Kupa. I w domu tam śmierdzi w ogóle, tak wali kłótem spalonym. O nie! Jezus. Rudol! Przepraszam, nie chciałem, ale trochę je ten... Trochę świątecznej atmosfery chciałem wprowadzić, nie? O nie! O nie! Ej, naprawdę, nie przemyśleli tego. A jakby... Gdzie jest Rudolf? A jak leci Rudolf na przykład i tak narobi nad miastem po prostu na kupło? Patrz, jest Rudolf. O, zrobiłeś Rudolfa z niego? Tak, wszystkie są Rudolfy. Tak? A pokazać ci sztuczkę? Pokażę ci sztuczkę. Ej, on miał czerwony nos! No Rudolf, wow. Czerwony. On od samego początku miał czerwony nos. Aha. Ale fajnie! Bo zmieniłem z czerwonego na czerwony. Tak? Pokażę ci sztuczkę. Rudolfuczkę. Pa. Zwalniam się! Koniec roboty! Jestem Rudolfem, na jakiego zasługujesz. Tam i poleciał sobie. Breakdance zaczął tańczyć. Został gwiazdą rocka. To jest jednak Rudolf, nie? Pa, Grażyna poszła w jego ślady. Ło, choć została akrobatką. O, skubany, jakie Rudolfy, patrz jak oni latają. Fuck. Oni zmieźli w tym. Dobra, to jest Krzysztof. Krzysztof? To jest Adolf i Rudolf. Rudolf, Krzysztof i Adolf. Czekaj. No, Grażyna już poleciała. Dobra.
Rudolf Krzysztof Jadolf. Adolf ma tu, widzisz, wąsa. No patrz, jest Adolf. Adolf Czerwonowąsy. Wow! Adolf się nie pierdzielił, patrz go. Jaki, patrz, on już na spokojnie na chillu, a Adolf tam leci dalej, nie? Bo oni już się a ci kurde wiesz. To? Oni robią takie pajki party maker. No tam tamte też, już. Gdzieś już świrują. O, już się uspokoił. To takie te wyrzuty mają bardzo duże na początku. Ale Krzysztof. Krzysztof. Patrz. O, ten tu. Wow, patrz na niego. To jest Karol. Karol się nigdzie nie spieszy, pa. Se powoli idzie. Ja idę do domu, nie? Już se idzie. On takim był spokojnym renferem raczej, nie? No, to... Bardzo spokojnym renferem. Gdy jestem pijany, to nie idę szybko. Grażynolf też, elegancko. On idzie troszkę szybciej. Troszkę szybciej idzie, no ale jednak na spokojnie, nie? Ze spokojem. Dobrze. O, wow. Dobra, a tu co mamy w zanadrzu? Też są spokojne renifery? Ło, zdecydowanie to ująko. Sponiewierał koleżankę. Skubaniec, widziałeś go? Kaśfa. Kaśfa, idź Kaśfa, zemści się. Bo jaka Kaśfa jest to dobra. To jest tak jak w tej... Wow. Kaśfa na głowie tańczyła, widziałeś? To jest totalnie szalona Kaśfa. Skubana, ale wywija biodrem. Oj, został nam ten. No jakaś podjarona troszeczkę jest, wiesz? Patrz, on wrócił. Wrócił do Mikołaja, patrz. Ej, patrz. Przygarnij mnie z powrotem, Mikołaj. To jest Krzysiek. To jest Karol? To jest spokojny. To jest Krzysiek spokojny. To jest Karol. Karol? Karol był spokojny. A, bo dwa były spokojne. Tak, przytula. Bo on mówi, nie, Mikołaju, wróćmy do siebie. Dotknij mu swoją brodą. No, o kurde. No nie. Bang that boot. Co się stało? Gdzie ty lecisz? Halo. Myślałem, że ten. Czym? Mikołaju. Myślałem, że on już emeryturę wziął. Nie? Poka typa. Guzik. Kurde. Wow. Co ty mu głowę psujesz? Jok mu oko wydłubał, skubaniec. Ja cię. Patrz się na tego Mikołaja. Emeryturę, Mikołaju. No kurwełę, przestań się kręcić. Świąteczny odcinek. Na. Mała Mikołaja. Nie ruszaj się. Ło. I trzeba tu coś... O, patrz! No totalnie, Karol idzie z powrotem do Mikołaja, widzisz? To patrz! Ma jakiś sens jak... w dupiu. Ło! Bo to jest głowa Mikołaja, to są resztki z głowy. Karol, masz tego. Musisz jeść dużo białka, żeby wyrosnąć na byka. Dawaj, typie, wcinaj. Powiesz na to. Ło! Hej! No po jaki wytrzymał Karol? Karol to w ogóle... Jaki to jest paria? Dobra, zabiorę mu te lejce. On jest teraz wolnym reniferem. Zostań! Uwolń się! Zrzuć kajdany po Wamblet! Co się dzieje z tym typem? A i czegoś mu brakuje, wiesz? Bo on jest taki jakby troszkę jeszcze mozolny, powolny. Załóżmy, że poszedł na trening, no nie? Wyjebał się! Nieprawda! Nic mu się nie stało takiego. Troszeczkę. Nic takiego się nie stało. Kaśfa jaka szalona, cały czas się kręci. Gdzie Kaśfa jest? Wow! Ona to dopiero ma disco w głowie. To była najszaleńsza reniferka. Ona jest bardzo samotną. Ona to dopiero... Nie powiem tego. Ona to dopiero robiła. Ruszy? Bo... No patrz ją! Wow! Wow! Nie no, Kaśfa. Przyłożenie! Pff, touchdown! Co robiły renifery? Ciągnęły sanie. O i... nie. Kasia, widać, Kaśfa miała widocznie bardzo dobre sanie. Nie no to... No, dobra była w swojej pracy w każdym razie. Nie bez powodu uciągnęła zaprzęg. Puh. O nie! Ona była reniferem to sań, no. Normalne, że była w zaprzęgu i musiała zapierdzielać, nie? Wszystkie renifery to robiły. Adolfowi się nie udało na przykład. A Krzysztof? Krzysztof znowu świruje z Mikołajem. Dupę z kitu, popa. To jest kurwa Karol.
Karol! Karol! Krzysztof tam najebany na pleckach, najebany pewnie się. A tam jeden jest, tam jest jeden tak daleko bardzo. Paczka, i teraz smutny, spierdale, Boże Mikołaju. Mikołaju, co się z tą stało? Ej, a kto tu jest tutaj? Halo? Przyjacielu? On... To jest Krzysztof. Tam. Krzysztof tak zapierdziela? No. Powiedział, on jest już. Bo to jest, mówiliśmy, że Krzysztof jest pijany i po prostu mu się radar w złą stronę włączył, wiesz o co chodzi? No. Jak ci się GPS włącza i kurwa idę do domu i idziesz 6 kilometrów nie w tą stronę. O, skubaniec. Gdzieś ty polas, typie. Ujarzmić bestie. Nie no, on tu zdecydowanie się opił Krzysztof bardzo. Popijał się. Pa. Pyk. Ja mam pomysł nawet. Nawet nie jeden. Poczekaj. Ja już nie piję. O, patrz. Pojedziemy. Pojedziemy w Bieszczady. Polecimy, znaczy. Pyk. Stawię Krzysztofa i let's go. Dobra, to będzie już koniec odcinka chyba, nie? No, dzięki dobra. Za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Chyba no, hej.